Udało mi się odnaleźć paczkę z zielem. Naprawdę? Świetnie! Pokaż mi ją. W porządku. Jest cała. Teraz jestem spokojny. Wielkie dzięki za tę przysługę, przyjacielu. Nie ma sprawy. Chodźmy do obozu piratów. W porządku, chodź za mną. Musimy być ostrożni. Droga jest niebezpieczna. Przecież wiadomo o tym od dawna. Posłuchał niewłaściwych ludzi. O co ci chodzi? Mój pan wydał na ciebie wyrok. Dość już, kot, zrodziłeś. W końcu piekło ci pochłonie. Dlaczego chcesz mnie zabić? Kiedy słońce osiągnie zenit, wszystko zrozumiesz. Tymczasem przygotuj się na śmierć. Ciągle to potrafię. Tyle na ten temat. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Było gorąco. Nie spodziewałem się tych kamiennych strażników. Czego ten stwór chciał od ciebie? Trudno powiedzieć. Cały czas grozi mi śmiercią. Spotkałeś go już wcześniej? Tak. Pojawił się, gdy tylko przeszedłem przez portal. Podobno jego pan chce mnie zabić. No cóż. Na szczęście na razie nic z tego. Myślę, że pewnego dnia ujrzysz tego pana i dasz mu niezły wycisk. Też mam taką nadzieję. Chodźmy dalej. Yeah.
Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Jedna bestia mniej! Zdaje się, że jesteśmy w połowie drogi. W każdym razie to już niedaleko. Trzymasz się jakoś? Nie jest źle. To dobrze. A teraz posłuchaj mnie uważnie. Piraci atakują każdego, kto nie nosi ich pancerza. Dlatego najlepiej będzie, jeśli założymy ich strój. Tak się właśnie składa, że jakiś czas temu udało mi się zdobyć dwa takie pancerze. Załóżmy je teraz. Unikniemy problemów. Pamiętaj tylko, aby zawsze go zdejmować, gdy będziesz wchodził do jakiegoś innego obozu. W innym wypadku wszyscy wezmą cię za pirata i rzucą cię na ciebie z bronią. Będę o tym pamiętał. Dobrze, chodźmy dalej. Jesteśmy na miejscu! Opodal jest obóz piratów, a niedaleko orków. Teraz nasze drogi się rozchodzą. Rozejrzę się po okolicy i pogadam z piratami. Może też zajrzę do obozu orków. Na pewno się jeszcze spotkamy. Powodzenia! A ty czego tu szukasz? Jack, nie poznajesz mnie? Jasne, że poznaję. I dlatego nie chcę cię tu widzieć. Nie potrzeba nam tu kretynów takich jak ty. Z tego co pamiętam, to rozstawaliśmy się w przyjaznych stosunkach. To było dawno temu. Wiele się zmieniło. Teraz ja i pozostali piraci nie zadają się z pierwszym lepszym łachmytą. Naprawdę tak myślisz? On myśli, że to tak. Witaj. Pamiętasz mnie jeszcze? Tak, pamiętam ciebie. To ty pętałeś się po obozie jeszcze za czasów Grega? Tak. Co się z nim stało? Greg? Pytasz się, gdzie jest Greg? Całkiem niedaleko. To znaczy? Jeżeli uda ci się wejść do obozu, to zobaczysz drzewo. Dętają tam dwa trupy. Jeden z nich to Greg. Jak to się stało? A co cię to obchodzi? Radzę ci dobrze. Nie wypytuj się o Grega i innych piratów, bo skończysz jak Henry. A co z nim? Ja nic nie wiem. Widzę, że cały czas trenujesz. Tak. Nie marnuję czasu na szwędanie tak jak ty. A niech się tu tylko pojawi jakiś cholerny ork, to posiekam go na kawałki. Koniec, śmieciu!
złoto, zaopiekuję się nim. Zajmę się twoją bronią. Cholera! Widziałeś to? Te paskudne bestie podkradły się aż tutaj. Niech przyjdzie ich tu więcej, a pokażę im, gdzie ich miejsce. Masz dużo wprawy w wyrzynaniu tych gadów. Zgadza się. Zresztą jak prawie każdy w naszym obozie. Właśnie. Byłeś już w naszym obozie? Tam to dopiero się dzieje. Jeszcze nie. W takim razie musisz wiedzieć, że na teren obozu nie ma prawa wstępu pierwsze lepsze ścierwo, ale tylko ktoś, kto zna się na fachu. Zostaniesz tam wpuszczony, ale tylko jeśli zapłacisz 5000 złotych monet. Co? Aż tyle? Zgadza się. Żeby zdobyć tyle złota, trzeba sprzątnąć kilku bogatszych ludzi. Kogo masz na myśli? W twoim przypadku nikogo. Mizernie wyglądasz. Jak dla mnie mógłbyś zarobić jako chłopak na posyłki. I jeszcze zobaczymy, kto tu będzie chłopcem na posyłki, jak udnę ci łeb. Co tam mam mroczysz? Nic, nic. Mora, radzę ci uważać. Dlaczego? W naszym obozie nie tolerujemy złodziei ani bandytów. Stój, Mora! Czego tu szukasz? Chciałem się rozejrzeć po obozie. Będziemy cię mieć na oku, Mora. Witaj, Mora. Co cię do nas sprowadza? Mam nadzieję, że przychodzisz w pokojowych zamiarach. Oczywiście. Jeśli tak, to witamy w obozie. W innym wypadku nie masz tu czego szukać. Nie tolerujemy złodziei, bandytów, awanturników czy innych tego typu szumowin. Ale jeżeli twoje intencje są szczere, na pewno spodobać się w naszym obozie. Nazywam się Keret. Jestem prawą ręką naszego wodza Wareka. Zajmuję się sprawami porządkowymi w naszym obozie, a także przyjmuję nowych przybyszów. Jeśli rozejrzysz się trochę po obozie, szybko zauważysz, że jest u nas sporo ludzi. Być może tego nie wiesz, ale od czasu, gdy nie wyznajemy Beliara, ludzi traktujemy jak przyjaciół. No, oczywiście, jeśli nie zajdą nam za skórę, jak ci przeklęci piraci. Nie wierzycie już w Beliara? Oczywiście, że nie. Beliar to podły demon, który chciał zwieść nasze dusze i zesłać je na wieczne męki. Opętał prawie wszystkich orków przebywających na Korynis czy w Myrtanie. Zresztą sam kiedyś byłem pod jego władzą. Dopiero gdy skończyła się wojna bogów na kontynencie, a do Korynis przybył wódz Warek ze swoimi orkami, wszystko się zmieniło. To znaczy? Warek pochodzi ze starożytnego królestwa orków, Nachdoru, w którym nigdy nie wyznawano Beliara. Od wieków hołd oddawano naszemu ojcu, czyli duchowi przodków. On powołał nasz ród do istnienia i on jest naszą siłą. Dzięki niemu nauczyliśmy się wielu różnych rzemiosł, a także sztuki wojennej,
która pozwala nam bronić się przed wrogami. On także dał naszym szamanom niezwykłą mądrość i moc duchową. Zresztą porozmawiaj z naszymi szamanami. Oni opowiedzą ci więcej o naszym duchu przodków. Przy okazji, właśnie wyruszam na patrol po obozie. Jeśli chcesz, możesz mi towarzyszyć. Jasne, bardzo chętnie. O, nowa twarz w obozie. Też jesteś ciekaw, czy orkowie już nie gryzą? Nie może być tak dalej. Nie wiadomo już, komu można ufać. Zaczekaj tu chwilę. Wejdę na górę sprawdzić, jak wygląda okolica. Tak, jakby brakowało mi zmarci. Mnie mówili co innego. Nie chcę już o tym słuchać. To rzeczywiście prawda. W porządku. Możemy iść dalej. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Niektóre problemy same się rozwiązują. To mnie wcale nie dziwi. Powinien wiedzieć lepiej. To mnie kręci. Czego ty szukasz, Mora? Nie masz co robić, tylko przyłazić tutaj. Słyszałem, że orkowie są przyjaźni nastawieni do ludzi. Na szczęście, nie wszyscy. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Chwila! On myśli, że to takie łatwe. To przecież nic nowego. Cholerne bestie. Pojawiają się bardzo często, nie wiadomo skąd. Jak na razie dajemy sobie z nimi radę. Ale czasem potrafią wyrządzić poważne szkody. Dlatego nieustannie prowadzimy patrol. Przy okazji, jesteśmy teraz przy arenie. Zapewne stoczysz na niej niejedną walkę. Zobaczymy. Chodźmy dalej. Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyłyby się inaczej. Nic tu nie ma. On myśli, nic że to tu nie ma. Ładne. Był w sztok pijany. Nie musisz mi tego mówić. Rozejrzę się po okolicy także z tej wieży. Jeśli chcesz, możesz także wejść na górę. Jest spokojnie. Możemy iść. Chodźmy dalej. Nie chodźmy.
Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. W porządku. Możemy iść dalej. Niczego tu nie znajdę. Jesteśmy przy świętym ogniu ducha przodków. Więcej o nim opowie ci strażnik ognia. Ja tymczasem idę dalej. Do zobaczenia, Mora.